Zięć Lecha Wałęsy przegrał w wyborach. Zdradza, co stało się potem. To usłyszał od teścia. Smutny czas w rodzinie Wałęsów. W wyborach samorządowych przepadł zięć Lecha Wałęsy, który do Rady Miasta Gdańska startował pod tym samym imieniem i nazwiskiem, co słynny teść. Niestety, znane na całym świecie nazwisko nie pomogło odnieść sukcesu. Lech Wałęsa, kiedyś Kaźmierczyk, choć zdobył sporo głosów, to radnym nie został. Teraz zdradził, co usłyszał od byłego prezydenta. Lech Wałęsa, 54 litry, zięć byłego prezydenta kandydował w wyborach samorządowych, ale 30 kwietnia przestanie być radnym Gdańska. Wyniki wyborów samorządowych. Porażka Lecha Wałęsy w wyborach do Rady Miasta Gdańska. Wyborami samorządowymi w Gdańsku żyła cała rodzina Wałęsów. Na liście wyborczej widniało bowiem takie samo imię i nazwisko jak legendarnego przywódcy Solidarności, którego zna cały świat. Ale nie był to były prezydent, tylko młodszy od niego o ponad 30 lat, zięć. Na świat przyszła Helenka, wnuczka Lecha Wałęsy. Ma ich już 14. Choć Lech Kaźmierczyk, 54 litry, radnym Gdańska był przez wiele kadencji, to po raz pierwszy startował pod nazwiskiem Wałęsa. Jak to możliwe? 31 sierpnia 2019 roku został mężem jednej z córek byłego prezydenta, Magdaleny, i przyjął jej nazwisko, stając się tym samym drugim Lechem Wałęsą. Lech Wałęsa nie dostał się do Rady Miasta Gdańska. To właśnie ten Lech Wałęsa startował z list Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Gdańska. Był trzeci na liście w okręgu wyborczym numer 1. Te wybory nie były jednak dla niego szczęśliwe. Choć zdobył 1676 głosów, to nie uzyskał mandatu radnego. Wyprzedziła go dość znacznie ostatnia na tej liście, Agnieszka Bartków. Otrzymała 1859 głosów i została radną. To ogromna porażka dla zięcia byłego prezydenta. Dotychczas, gdy startował pod swoim rodowym nazwiskiem, szło mu w wyborach bardzo dobrze. Tym razem znane na całym świecie nazwisko Wałęsa nie okazało się przepustką do zostania rajcą. Lech Wałęsa wspierał zięcia w wyborach. Nie pomogło wsparcie byłego prezydenta w mediach społecznościowych. Lech Wałęsa senior na swoim profilu na Facebooku udostępnił post z podpisem „Rośnie następca”, a kandydat do Rady Miasta publikował zdjęcia z teściami. Lech Wałęsa junior był doskonale znanym w Gdańsku radnym. Ludzie poznali też jego dobre serce. Wiele razy angażował się w pomoc osobom potrzebującym. Do niedawna także jako restaurator organizował wigilię dla najuboższych. Lech Wałęsa skomentował wyborczą porażkę. Teraz skomentował swoją przegraną. Nie kryje rozżalenia i zaskoczenia. Na pewno wcześniejsze wybory wygrywałem pod rodowym nazwiskiem. To fakt, ale nie mogę powiedzieć, że na porażkę wpłynęło moje nowe nazwisko. Na to złożyło się kilka kwestii. Było dużo aktów wandalizmu, niszczenia moich banerów. Mam wrażenie, że konkurencja nie wytrzymywała ciśnienia. Szkoda, bo ja takich rzeczy nie robiłem, powiedział Lech Wałęsa w rozmowie z portalem o2.pl. Lech Wałęsa, zięć byłego prezydenta, nazwisko może ciążyć politycznie. Zięć byłego prezydenta nie ukrywa, że wynik tegorocznych wyborów był dla niego zaskoczeniem. Przyznaje, że nowe nazwisko może być dla niego obciążeniem politycznym, ale nie żałuje zmiany. Oczywiście, nazwisko może ciążyć politycznie. Nie będę udawał, że tak nie jest. Ja jednak nie żałuję tej zmiany. Jestem w tej rodzinie, moje dzieci są wnukami Lecha Wałęsy. To dla mnie bohater i przyjaciel. Często z nim rozmawiam. Opowiada mi historie, których wcześniej nie słyszałem. Jest dla mnie inspiracją, mówi Lech Wałęsa junior. Lech Wałęsa pociesza zięcia po wyborczej porażce. Dzwonił do mnie.
Ujawnił też, że były prezydent dzwonił do niego i pocieszał po wyborczej porażce. Teść dzwonił do mnie po wyborach. Bardzo mnie wsparł i pocieszał. Odbyliśmy bardzo długą i ciepłą rozmowę, podkreśla mąż Magdaleny Wałęsy w rozmowie z dziennikarzem o2.pl. Co teraz zamierza robić radny, którego mandat wygasa 30 kwietnia? Trzeba się otrząsnąć po wyborach. Nie wiem, co dalej będę robił dokładnie, ale jestem człowiekiem aktywnym. Zawsze działam na rzecz mieszkańców i tak będzie dalej. Ostatnia kadencja była jednak dla mnie wyjątkowa. Zostałem szczęśliwym tatą i mężem. To dla mnie najważniejsze, mówi.